Cześć, witam Was na kanale Orchideli w kolejnym filmie. Dzisiaj obiecany już naprawdę dawno temu przepis na biszkopt orzechowy. Ten biszkopt możecie wykorzystać jako po prostu bazę pod tort. Świetnie się tutaj skomponuje on z wszelkimi kremami czekoladowymi, orzechowymi, również waniliowymi czy śmietankowymi. Ale upieczony w większej blaszce może Wam posłużyć również jako baza do ciasta, na przykład z dowolnymi owocami. Zanim przejdziemy do przepisu, zachęcę Was tylko jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, aby zawsze być na bieżąco z nowymi przepisami, a łapkę w górę dają wszyscy wielbiciele orzechów. Tym razem przygotowania zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek. Do tego przepisu będziemy potrzebowali 8 białek, ale ponieważ moje jajka były naprawdę gigantyczne, wyjątkowo użyłam 7. Białka ubijamy na średnich obrotach miksera, a gdy już się lekko spienią, dosypujemy szczyptę soli. Przy ubijaniu piany kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze, jajka wyjmujemy z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, tak aby zdążyły nabrać temperatury pokojowej. Po drugie, w trakcie oddzielania białek należy pilnować, aby nawet odrobina żółtka nie znalazła się w białkach. Gdy białka są już ubite na sztywno, czyli dla przypomnienia dla tych, którzy nie oglądali moich filmów o biszkopcie, właśnie tak, że nabrana szpadłą piana nie zasklepia się, tylko pozostaje w niezmienionym stanie. Powoli zaczynamy dosypywać 8 łyżek, czyli 120 g cukru. I dalej kontynuujemy ubijanie. Właściwe ubicie piany z białek zajmuje przeciętnie około 12 minut. A w tym czasie zmieszamy suche składniki, 200 g mielonych orzechów włoskich, 2 łyżki, czyli 30 g mąki pszennej, 1 łyżka, czyli 15 g kaszy manny, 3 łyżki, czyli 40 g bułki tartej i na koniec pół łyżeczki proszku do pieczenia. Gdy piana jest już gotowa, zmniejszamy obroty miksera i powoli dodajemy żółtka, mieszając już tylko krótko. Następnie, mieszając za pomocą łyżki, dodajemy etapami suche składniki. Gotowe ciasto przelewamy do przygotowanej tortownicy. Moja ma średnicę 26 cm, ale jeśli potrzebujecie 3 blatów, wówczas proponuję wziąć tortownicę mniejszą, 24, a nawet 22 cm. Biszkopt można upiec również w prostokątnej blaszce 25 na 35 cm. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, do czego planujecie go użyć. Biszkopt pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzałka górna i dolna bez termoobiegu przez 35 do 40 minut. Po upieczeniu od razu wyjmujemy go z piekarnika i odstawiamy na 15 minut do przestudzenia, a po tym czasie zobaczcie sami. Biszkopt może i nie wyrósł jakoś spektakularnie, ale zobaczcie tą przepiękną strukturę. Spójrzcie, jak jest mięciutki i delikatny. A przy tym, i w tej kwestii akurat musicie mi zaufać, jest przepyszny, nawet samodzielnie, do kawy. Smacznego!